Witam Was serdecznie, jako że już niedługo kalendarzowa wiosna. Tak, i ja zamykam powoli sezon na ciemne piwa, a więc szedłem do piwnicy. Przyniosłem ze sobą parę piwek. Zamierzam też zrobić w piwnicy mały porządek wśród tych piw, które mam, jakoś się ładnie poukładać. Może od najstarszych do najświeższych, tak żeby była jakaś chronologia później na zimę. No i też m, takie małe podsumowanie: widzicie przed sobą skrzynkę. Z tej oto skrzynki miałem testować dla Was piwa żakowane na odcinkach. Część oczywiście przetestowałem, ale części niestety nie. Także widzicie, to jest właśnie ten dramat blogera, o którym mówił Tomasz Kopyra. Oczywiście żartuję sobie, także przyjmijcie to z przymrużeniem oka. Odcinek będzie długi, bo chcę zrobić go na spokojnie, a mamy tutaj naprawdę dużo piw do po sprzątania dużo piw do poukładania, bo cztery skrzynki plus piwa, które jeszcze przyniosłem i oczywiście mam tutaj, patrzcie, całą kolekcję w szafie, także jeszcze będzie co układać oprócz tych piw ze skrzynek. Mam nadzieję, że troszeczkę miejsca w skrzynkach się uluźni i te piwa wejdą. Także zaczynamy. Zacznę od piw, które przyniosłem, żeby wstawić je do piwnicy. Pierwsze z nich to Cieszyn Porter Bałtycki. Jestem realistą, więc nie sądzę, żebym zdążył go wypić. Jeszcze mam kilka ciemnych, mocnych piw do przetestowania. Plus niektóre też wybraliście z tej skrzynki, które oczywiście zabiorę dzisiaj ze sobą. Miałem wypić koźlaka z Lerwiga do Pelboka, właściwie. No i niestety nie doczekał się i przypuszczam, że się nie doczeka, bo jeszcze mam koźlaka z tęczynka do wypicia, także. Już sobie odpuściłem, jak na razie. Ris z browaru zamkowego Cieszyn. Pomyślałem, że potrzymam go trochę. Jest recenzja Kopyra na jego kanale. Bardzo chwalił to piwo. Także w sumie jestem ciekaw, jak ono będzie smakowało po czasie. No i tak jak już mówiłem na początku, po prostu nie wiem, czym się wyrobił. Także to jeszcze jest znak zapytania. Być może rzeczywiście będę to piwo testował, a być może... Poczeka po prostu na przyszły rok. No i ostatnie z piw, które przyniosłem. Jest to piwo z browaru Birband. I jest to piwo Egir. Imperial Porter z syropem klonowym i kawą. No, oczywiście, część z Was powie, że no w sumie bez sensu leżakować piwo z syropem klonowym. Ale też właśnie jest tutaj analogiczna sytuacja, czyli brak czasu także. No, niestety, więc przechodzimy już powoli do piw ze skrzynki, i zaraz wyjmę z tej skrzynki piwa, które też wybraliście w głosowaniu, jeszcze do testów w tym roku. Także szukamy. Tak, to na pewno wyciągam, bo to trzeba wypić. Piwo szpunt i szynkarnia, jak widzicie, Imperial Stout z dodatkami także nie ma sensu go trzymać, naprawdę. Wybraliście jeszcze piwo z browaru Moczy Broda i Ichrisa na Palm in the Morning, także też będzie testowane. Wybraliście jeszcze coś z Pinty Obsidian Sea bodajże i też tutaj jest. No i ostatnie z PIW to był bodajże Lilith z Golema. I gdzie on tutaj jest? No właśnie. Oto jest pytanie. A tutaj jest Lilith chyba, poznaję po czarnym kapslu. No więc dobra, jeżeli chodzi o piwa, których nie zdołałem wypić z tych, które wybraliście na piwa tej zimy, to tutaj są wszystkie. Jeszcze pozwoliłem sobie tutaj wrzucić Nepomucena epizod 2, ponieważ też go nie zdążyłem wypić. Także na razie go odstawię i już wam pokazuję, co zostało niewypite w tym roku. Także czarna ważka niestety nie doczekała się swojej recenzji i być może w tym roku się nie doczeka, także zobaczymy. Tutaj mamy Barley Wine z browaru zamkowego Cieszyn, czyli angielski Lord. Tutaj Hufę, ale to jest nowe. Co to jest? Imperial Stout Barrel Age z browaru Jana, także się nie doczekał niestety swojego. Odcinka swojej recenzji. Tutaj miałem też jakiegoś boka z Lidla. Co mamy tutaj dalej? Tutaj widzę seria po godzinach, ale to już jest Woodside, czyli to nie jest. To nie było piwo do wypicia tej zimy. Zresztą recenzja jest. Raduga. Solaris, także w końcu go nie wypiłem. A już tak przekładam dwa, nawet może trzy lata, że a wypiję w tym roku. Wypiję w tym roku, i niestety nic z tych rzeczy. Także tradycja została podtrzymana. E, mamy browar za miastem i obydwa rysy z browaru za miastem. Także jeszcze mm, to też nie było wypite. No i pewnie na przyszły rok będzie Raduga Martian. I tutaj mam jeszcze dwie wersje tego Martiana Redwina i bodajże chyba Bourbon Barrel Aged. To jest Redwine. No i mamy tutaj jeszcze Bourbon Barrel Aged. Nie, whisky Barrel Aged, przepraszam, a nie Bourbon Barrel Aged. Jeszcze mamy tutaj Porter seria Nitro z... Browaru z tu mostów. No i jeszcze dwa piwa, a mianowicie to jest też stare piwo z Jana Olbrachta, Imperial Stout. No i e, co my tutaj mamy? Surdut splendoru, ale to już miało być poza wizją, wypite. Zobaczcie jaka data 30 listopada 2019. Także nie wiem, czy w ogóle będę to piwo pił. Może otworzę, zobaczę jak ona smakuje z ciekawości i czy się je da pić. No ale zobaczymy.